W dzisiejszym odcinku. On ma takiego patyka rozpierdalaca. Chodzi na górę za tobą. Ja się stresuję, chłopie. Rzucaj go, widzisz go. Ja się stresuję w tej momencie straszliwie. Nie, nie! Ale znaczy pozdro, witam was wszystkich. Ej, pozdro, tak, pozdro. Pomyliłem się, to nie ten kanał. Pozdro, witam was wszystkich bardzo serdecznie. I słuchajcie, rozpoczynamy super kolejny epicki odcinek. W którym dzisiejszym odcinku będziemy robić niesamowitą rzecz, ponieważ jak widzicie jestem w teamie Apex. Niesamowite! Jestem tutaj ja jeszcze, a ze mną jest, słuchajcie, Elviso i wy to kumacie, po prostu my gramy kontra Elviso, to jest po prostu totalnie... Mistrzem Polski w Bed Wars na emeryturze. No, 10 lat temu, chyba ewidentnie. Ta, 50 lat temu chyba. I tak, Aberka, słuchaj, z Czapim pamiętasz jak graliśmy 1 na 1, czy nie pamiętasz? To było 2 na 2 bardziej. 2 na 2, to nie, to było 2 na 1 chyba, to było tak bardziej. A, że okej, bo powiedziałeś 1 na 1 i tak... Nie, no pomyliłem się, przepraszam. Nie, sam z Czapim to się nie biłem. W ogóle chłopaki, nie wiem czy wy wiecie, ale wiecie, że ja rozmawiałem z Czapim? Wiecie, że ja po prostu na Discordzie elegancko sobie siedziałem i gadałem z Czapim? Kumacie to ludziska? Ale szpanik. No, szpanik totalny jest top 6 graczem normalnie Bed Wars na świecie. A wy co tam dalej? Dalej w tej Polsce siedzicie? A może byś widzom wytłumaczył, co na przykład się dzieje w tym odcinku? A, no. Bo tak nie za bardzo widzę. No ja oczywiście, że chcę. Ja gram z Aberką na kontra Elviso, bo Elviso powiedział, że jest ogólnie mistrzem Polski i trzeba mu po prostu, trzeba go uświadomić, że na podjazdu nie ma. Ja razem z Elviso byłem w zespole, który wygrał. Ja jeszcze więcej. Nie, to słuchajcie, to w kolejnym odcinku robimy Aberka z Elvisem na Bobusia, bo chłopaki tutaj widzę, że coś odwalają. No tak, bo Bobuś sobie poradzi, tak? Po tym odcinku musi być 50 tysięcy łapeczek w górę. Oj. Jeżeli po tym odcinku będzie 50 tysięcy łapek w górę, to zagram w Bed Warsy. Ja versus Czapi i to wygram. Okej. Okay. Będę nagrywać. O, jest duża szansa. Tak, no to jest ogólnie bardzo duża szansa, więc. Ej, a w ogóle Elvis, bo my sobie nie powiedzieliśmy, jak coś to na środek nie możesz chodzić zbierać szmaragdów, jak coś, dobra? Ja star mam emeraldy. Ale ty nie możesz, jak coś, dobra? Nie było takich reguł. Nie, no żartuję. Ja nie grałem w Bed Warsy rok. Ale ty jesteś top na zdrówko. Nie, no spadłem. Dziękuję. Napiszcie w komentarzu na zdrowie, Aberce. To ja przypnę wam serduszko. Dobra, Abera, dawaj, bo ten chłop tam widzę, że się dobudował na środek. Dobudował się też do diaksów, więc dawaj, rozwala. Ej, dawaj, Aberka, tak się normalnie skupimy na tej giereczce, żeby po prostu wziąć. Ale nie wytłumaczyłeś, no kurde, nie, no Bobo ma bajkę, słuchajcie. Mamy 10 minut na przygotowanie. Podczas przygotowania nie klepiemy się. Po przygotowaniu rozwalamy się. A, no to może być. No to dobra, to takie zasady są, słuchajcie. 10 minut mamy, ja tutaj kontroluję czas, gramy 2,5 minuty dopiero, więc nikt tu nie oszuka, więc easy. Ja jestem możliwym człowiekiem, ja nikogo nie oszukałem jeszcze. Ale co? Ale ty normalnie co gry w Minecraft tak robisz, chyba mi się wydaje. Nie, no mordo. Mordo, jeszcze jak ten ta mordo, do mnie mordo, z mordą do mnie wyskakuje. Ej, powiedz co ty robisz, Elviso, w ogóle, bo tutaj kombinujesz jakieś. A ej, on idzie do nas na wyspę, jeszcze, wiesz... Nie może, ale nie może rozwalać łóżka. Ale wiesz, że on pójdzie i po prostu rozwali nam łóżko, bo to jest Elviso? To się niszczy. Nie zrobi tego, Elviso to jest przyjaciel. Wiesz, że ja na Bed Warsach jestem wyznacznikiem moralnej gry mordo, więc serio. Teraz sobie kupię łuk na pancza. To fajno, to wiesz co, ja pójdę na twoją wyspę. Ale zaraz, przepraszam, że przerywam cię oglądanie tego odcinka. Pamiętaj o tym, żeby lajkować, subskrybować, oczywiście klikać dzwoneczek, ponieważ to są odcinki w codziennie. I wracamy do odcinka. I sobie ogarnę cały generator z niej. Dzięki, Elviso. Nie ma sprawy, mordo. Proszę bardzo, cały normalnie generator w tym momencie zabrany. Ale Elvis, ty w ogóle zdajesz sobie z tego sprawę, że ty przegrasz, czy nie? Zdajesz sobie z tego sprawę, że ja na Bed Warsach nigdy nie przegrałem? Nie przegrałeś nigdy na Bed Warsach? Nigdy, żadnej gierki. Żadnej giereczki? Ni jednej, stary, mówię. A Berka mi to coś tu chyba śmierdzi, tak mi się wydaje. Trochę oszustem, co? Co to był za lag? Co to był za lag? Cofnęło mnie, wytyfy. Ej, cofnęło mnie, to było niefajne, słuchajcie. Widzieliście to sami? Widziałem cię, postawiłem tylko klocek. Ale ty nawet, chłopie, u mnie na ekranie to ja w ogóle przebiegłem, a potem mi cofnęło i skoczyłem i ten, i spadłem, więc... Że jestem mistrzem, nie musisz o tym mówić, Bobo. Aberka, on jest zbyt pewny siebie, moim zdaniem. Zawsze jestem Abero, zbyt pewny siebie. Ty nie sądzisz... My i tak, co? Ty nie sądzisz, że on jest zbyt pewny siebie? Wiesz, on jest pewny siebie, a zaraz, wiesz, rozwalimy mu wyrko i tyle stypa. No i ty,
chłop tu będzie, wiesz, że to chłopiec jakiś, o, superancki, może nie grałem rogue, ale ja mam taktykę, mordy. Mam jaką taką, masz taktykę? Mam tak starą taktykę, o której nikt nie pamięta, więc nikt nie wie, jak ją pokonać. To wydaje mi się, że chyba licha ta taktyka, a tak mi się naprawdę wydaje. No dosłownie licha ta taktyka, jak nie wiem, jak normalnie na 110% licha, nie? No czy ja trochę mu nie wierzę, że on wygra. Nie wierzysz mu, że wygra? Czy, że nie no wierzysz, a stary, myślisz, że on wygra? Nie no, ale nie no, przeciwko Bobusiowi? Tak, przeciwko Bobusiowi, chłopowi, ale panowie, który ja nie wygrał żadnego... Ej, jak będzie kolejny turniej Bed Wars, to ja jadę, dobra? Poboki? Okej. Dawaj. Dobra, to ja jadę i... Ej, zrobię sobie jeden zespół kontra waszy. Wy tam sobie zrobicie to, jak wy tam się nazywaliście? Czy do biurka to sięgnie? Rozwala... te debile Bed Warsowy, czy jak to tam dobra, było? Wiesz co, ja chyba idę do Timu Elvisa w takim razie. Nie no, żartuję, no chłopie, zwariowałeś? Ty żeś zwariował? Jak my ten turniej wygraliśmy, to no. Ciebie jeszcze nie było na świecie. Ale a wiesz, to jest możliwe. Co? Jak to mnie na świecie nie było? Ale ja mam 70 lat, chłopoki. No tak, jemy. No to nieważne. Abera, pytanie mam, co ty robisz? Bo chłop już tam zrobił sobie... Jaksy mam. Jaksy masz? No patrz, to kupuję. Dobra, to kupuj tam fajne rzeczy. Czym oczywiście my nie kupujemy żadnych tutaj ulepszeń, żeby właśnie nie było. Nie. Nie mów mu, no chłopie, my tu nie mamy... Jaki jest czasem? Dobra, teraz z czasem jest tak, że już minęło 6 minut, więc... Kurde, jeszcze 4 minutki, tak? Jeszcze nie wiem ile minut, ale twoje ostatnie minuty, tak ci powiem, a twoje co ostatnie... Co ty bijesz, typie? Ja cię nie uderzyłem w tym momencie! No laki tu się jakiś robią! No bo one są teraz z reguły naszej gry, Bobuś! Co robię? Mam już reguły, które sam ustaliłeś, typie, ale, nie ale ja nic nie robię, a o co ci chodzi? O czym ty mówisz? O czym ty mówisz, chłopie? Ale przepraszam bardzo, o czym ty mówisz? Ty, wiesz co? Ja muszę sprawdzić, bo on może jakiś obsydian sobie kupi. Poczekaj, ja muszę obczaić, bo on normalnie zbiera te szmaragdy, nie wiem po co, ale po coś chyba ma jakiś normalnie tutaj plan. O nie, nie mogę tego zrobić, lipa. Abera, co ty robisz? O stary, teraz zbieram Znaczy, my nie kupiliśmy generatora, prawda? Nie, żadnego tak generatora nie kupiliśmy. Tak, zajrzysz do skrzyneczki, to tam jest malutki ty, prezencik. Ty, w ogóle wiesz co? Ja jestem u niego ty na wyspie. I no. Ja poczekam dosłownie, aż normalnie no, poczekaj, mordo. Ja poczekam, jak dosłownie 20 sekund będzie koniec czasu i ja ci po prostu rozwalę to całe. Dobra, spoko, 5, mordo. 4, 3, a jeszcze 2. Nie ma końca czasu. Żartuję, no co się na... To ci być żartownik i prankster, bo musisz to mnie teraz wyrolowałeś, ci powiem. Dobry jesteś, babo. Ty, Abera, on w ogóle... Pytanie mam do ciebie, Abera. Oj. Zbierałeś jakieś szmaragdy, czy nie za bardzo? Nie, ja latam po jaksach i no po... To, ja to ja przyniosę. Dobra, to powiem ci, tu zbieraj ile tylko się da, bo tych jaksów, bo my musimy, chłopie, normalnie rozpapilić tego strusa. Rozpapilanie! Rozpapilanie! A teraz co wlatuje? Co wlatuje? O kurde! Nie macie ulepszonka, panowie, jest rozwijony. Co? Nie mamy, nic nie mamy. My nic nie mamy, dosłownie nic nie mamy, chłopie. Dobrze, że dopiero teraz kupiłeś tą ochronę 1, naprawdę, Abera, dobrze tak, zrobiłeś, całe szczęście, serio. Że chociaż ta ochrona 1. No, chociaż tyle, że zrobiłeś tą ochronę 1, naprawdę, serio, dobrze, że mamy tą ochronę 1, bo ja gdybyśmy tego nie mieli, to by był totalny przypał, Abera, serio. Byśmy wtedy na pewno przegrali. Ja tu nic nie mówię po prostu, panowie, ja tam wiecie, ja tam jestem cicha woda. Cicha woda, brzegi rwie, czy jak to tam się mówi. Dobra, pytanie, Elviso. Pytanie mam do ciebie. Powiedz, Elviso Strusu. Elviso Strusu, powiedz mi, czy ty myślisz, że jak sobie kupisz teraz poteczki dwie, to nam łóżeczko rozwalisz? On tak myśli. On tak naprawdę tak Strusu myślisz? Słuchaj, panowie, jak jest teraz z czasem, powiedzcie tylko. Z czasem jest tak, że mamy jeszcze minutę. O. Twoja mama. Tak jest z czasem. Fajnie. Ja też podkładam wszystkie swoje itemy, Abera, do skrzyneczki. I patrz, ile będziemy mieli itemów. O, stary. Dobra, wkładamy wszystko. Dawaj diaksy w tym momencie. Zbieram, bo one szybko teraz lecą, więc je zbieram. Dobra, zbieraj, jakbyśmy jeszcze tutaj dali radę, bo ogólnie powiem ci, Strusu ogarnął tak, że poszedł na dużo rzeczy. Naprawdę poszedł na mega sporo rzeczy. Dużo rzeczy, panowie. Jestem w końcu mistrzem polskich Bed Wars. Nie, on, ale chłopie, on się tak chwali tym tytułem, że masakra. Bo nie. Kto pytał? Przypomnę sobie, jakby kto pytał. Nikt nie musiał. Właśnie ogólnie to raczej ktoś musiał pytać. No, a jednak nie zapytał, więc nie musiałeś. Naprawdę. Tego. Ej, wiesz co, Abera? Ja muszę sobie... No. Zaryzykujemy, dobra? Ja trochę tutaj rzeczy wezmę stąd, dobra? Powiedz. Nie ryzykuj. Zgodzisz się, dobra? Zaryzykujemy. Zaryzykujemy, dawaj. Zaryzykujemy. Patrz, co wlatuje. Ja zrobię coś mega mocnego, chłopie. Mega. Jak z czasem? Jeszcze, spokojnie. Mamy jeszcze 20 sekund, więc luzik arbuzy. To dużo. To może wydłużymy do jakiejś minutki, co? Nie no, mordo, co? Nie no, chłopie, no wyjaśnijmy tego Strusa. Poczekaj, ja mam naprawdę sztos po prostu pomysł. Jak to się uda?
uda, to... to... Minie czas, to krzycz, babo. Dobra, to poczekaj, to ja jak się przygotuję, to wtedy minie czas, dobra? Okej, mordo. Dobra, patrz, Abera, poczekaj. To się uda. To ja ci nie mogę powiedzieć, Abera, ale to jest taki plan, że no on się musi udać. Dobra, jeszcze trochę wełęki. Dobra, Dobra, ale jeszcze nie zaczęliśmy, tak? Żeby tak, nie było. Jeszcze nie zaczęliśmy. Czas, start, od teraz, dobra? Pasuje każdemu? Tak, to szybko powiedział. Czas, ale tak nie można, no wytyfy. Powiedziałeś czas start. Nie wierzę, ej, Elvisu, ale to tak nie działa. Ty musiałeś nam bloczka rozwalić. U siebie. I w ogóle bloczka nam... Ale ty przed tym, jak powiedzieliśmy czas startu, rozwaliłeś już obsydian. Ja nasz nie bloczek. Wierzę. Co to jest za chłop? Nie możesz dopiero po starcie. Nie, no to ja idę do ciebie rozwalić w razie i ej, wtedy no bez kitu! Bez kitu, my idziemy rozwalić ci umysł. Nic o tym nie mówiliście, panowie, ani nie było o tym słowa. No, ale no, no chyba wiadomo, stary, że sobie nie... Że przed startem nie wykopujesz tam obsydianu. To nie było takie oczywiste. Nie było tym strachu. To na przyszłość trzeba Elvisowi mówić, w Elvis, w 10 minucie nie możesz nam jeszcze rozwalić normalnie rzeczy. Nie, no po prostu... Przepraszam, panowie, wybaczcie mi. Dobra, i wracam się. I chodź, wracamy teraz do siebie na wyspy i dopiero zaczynamy, dobra? Żeby to było w sferze. No. Bo tu tak, żeby każdy jak był ładnie ustawiony. Panowie. No co, jak chcemy? Ale strasznie mocne to jest, no. Elviso, a... przecież już... Nie, zwojdowałem! Co? Nie, nie mów nawet. Dobra, to ja... do Wojda. O nie. Dobra, Elviso, Sirusu, uciekaj mi stąd. Jazda cię nie ma. O, jaka jazda. Ej, to jest... Dobra. Najlepszy odcinek ever. Po pierwsze, Bed Warsy polegają na tym, że się respisz, dopóki masz łóżko. Ale my nie mamy już łóżek. No. Zanim się zaczęliśmy klepać, a po drugie schodem do Wojda. No, to tak. Ej, dobra, zważywiliśmy. Ja miałem trochę mnóstwo rzeczy, więc trochę straciliśmy. Ja ci powiem, że no może być przypał totalny. Totalny. Masz radę. Przypał. Dam radę, czy nie? Masz radę, rozwalisz to. Poczekaj, to jak, to chcesz już lecieć, czy co? Ty. Jestem ready. No musicie. Dobra, musicie. No to niech tak będzie. To w takim razie lecimy. Jak mówisz, że trzeba lecieć, to trzeba lecieć. To w takim razie lecimy. Niech tak się wydarzy. Pytanie teraz, gdzie ty jesteś, Sirusu? W którym miejscu? Co chodzi? Co? Ja jestem w Twintym, ja ci mogę mówić. On jest stary na wyspie Aqua. Aqua? Ale podpowiadanko nieuczciwe. Dobra, to dawaj, to tam można. Pilnuj go cały czas, dobra? Cały czas za nim jest. Dobra, cały czas bądź kupuję krok... rzeczy. Ej, ma wełnę w ręce. Ma wełnę, dobra. Ej, to jest najbardziej nieuczciwy odcinek na świecie. Gdzie jest teraz? Gdzie idzie? Jest na jaksach i w tym momencie wchodzi na wyspę żółtą. Na żółtą, dobra. Dzięki, Opero. Elviso, nie kupuj niewidki, bo i tak będę cię widział, nie? Gdzie teraz jest? Wyspie żółtej. Wyspie żółtej. I co? Wypił niewidkę czy coś? Nie. Ty, bo ja nie mam żadnej niewidzialności, chłopie, więc trochę może być lipa. Ale po to a wszystkie zrzucił do Wojda, geniusz. Ty, ale możemy mieć przypał, poczekaj, gdzie on teraz Elviso leci? Idzie na środek. Dobra, leci na środek, naprawdę? No. Siemano! Dobra! Co? Gdzie on poleciał? Co? Nie wiem. Gdzie on poleciał? Czego? No jest co górze, to było? Jest na górze, tej wieży i wypija potki. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekam, potki, dobra, potki. Uciekam w tym momencie jak najszybciej się do wody. Gdzie? Chodził do wody, jest na dole. Do wody, dobra, jest na dole. Dobra, to mi się podoba. Ej, ale jak on w ogóle, chłop, gdzie on jest teraz? Ale on jest, wchodzi na górę po schodkach. Wchodzi na górę po schodkach, jest! Dobra, jest na dole znowu. Trafiłem go, czy nie? Nie trafiłem? Ale nie wiem. Jakie to znowu jest emocjonujące, Abera, czemu dobra, ciebie tu nie ma? Go. Jeszcze mi się jest teraz ten co? Ucieka mostem na wyspy czerwone i niebieskie, czyli na czerwone. Ale lamus, czyli on się wystraszył bubusia jednym słowem. Nie, tak. Bardziej twoje odstawił, mordo. Wystraszył się tego, że wiesz, że ten... No, że jest lamusem, tak? Ej, to mistrz dobry. Polski w Bed Wars wystraszył się bubusia. Polski w Bed Wars, tak więc do ciebie już ma mózgu, nie będzie się lało. Mocne słowa jak na... No, jak na... przedszkolaka. Ej, to powinienem się poczuć niemiło chyba w tym momencie, nie? Nie, było, że mocne słowa jak na przedszkolaka, że Elviso jest przedszkolakiem. A, że Elviso jest przedszkolakiem, to dobra, tak to możesz mówić. A w ogóle, pytanie, mów mi gdzie, bez przerwy, gdzie on idzie, cały czas czerwona wyspa. Dobra, mów bez przerwy, gdzie on idzie, bo to jest mega, mega, mega po prostu ważne. Ja tu w ogóle trochę rzeczy sobie kupię fajnych. Już jest widoczne jak coś, idzie na środek. Okej, czyli idzie na środek, dobra, dobrze, że mam tutaj 10 golemów w takim razie. To przynajmniej będę miał spokój. I gdzie on teraz? Rzuca fireballami twoje golemy, tam gdzie się biliście. Jest cały czas na środku. Ej, dobra, w ogóle wiesz co ci powiem? Jest miejscu, w którym się biliście. Dobra, ej, powiem ci tak, bo ktoś tu może powiedzieć, że ten odcinek jest niesprawiedliwy, bo ty mówisz wszystko, ale on jest w końcu mistrzem Polski w Bed Wars. Bed Wars. Chodzi. Trochę tak, trochę tak. Plus jeden. To dosłownie niby powinno robić wrażenie, a jednak nie robi wrażenia, nie? Jej, ale mi przykro, bo teraz. Oj, no teraz to mu wjechałeś, stary, na wjechałeś na ambicję, mordo, ja się poddaję w
ogóle, wiesz. Dobra, to skocz. Dobra, to poddajesz się, obiecujesz? Nie, jemu to nie można ufać. Masz nawet jak nowego Sword, ale ty jesteś pro, babuś. Trafiłeś mnie wiele razy, ja ciebie już cztery. Elvis używa łuku, ale no. Ale nubek. Łuki są dla nubów. Wcale nie tak, że daje ci możliwość, więc... Niepotkę. Jest niewidzialny, uciekaj, 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 uciekaj. Jest niewidzialny? Niewidzialny, niewidzialny. Wow, dobra, uciekamy. Co tu się dzieje, chłopie? Uciekam, dobra, może mi się uda. Wrażenie, co nie, może mi się uda, czy mi się nie uda? Pytanie. Ale masz przypał, to mam przypał totalny, ja go widziałem. Patrzy, ma kabestika, on ma takiego patyka lospierdalaca. Chodzi dobra. Na górę z tobą. Ja się stresuję, się, chłopie. Zrzucaj go, widzisz, widzisz go, widzisz go. Ja się stresuję w tym momencie straszliwie. Nie! 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 O! Żyjesz! Dobra, dawaj. Uciekam! No jest widoczny, jest za tobą! Sprint! Czemu tu sprint nie działa? Nie, no tak to nie, no tak to nie, tak to nie wygra, tak to nie przerwa, wygra. Przerwa, przerwa! Poczekaj, bo mama przerwy. Wyszła do pokoju! Poczekaj, bo mama wyszła do pokoju! Poczekaj, no, pauza! 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 O nie, no Bobu, co ty robisz, no? Jezu! Dobra, ludziska, wpadajcie na sklep www.abra.et, kupujcie koszulki i w ogóle... I tak, bo... tak, koniecznie, no, bo Elvisus założył bluzę Abra Team i wygrał Bedwars. Elvisus rusu, nie? Bo zasad się nie trzyma. Pozdro!